Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Trójcy świętej w Jeruzalem Niebieskim, katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 28 czerwca 2000 roku. Póki zaś tu na ziemi Kościół przebywa na tułaczce daleko od Pana, ma się za wygnańca, szukając tego i to miłując, co w górze jest, gdzie przebywa Chrystus siedzący na prawicy Bożej. Gdzie życie Kościoła ukryte zostało z Chrystusem w Bogu, aż do chwili, gdy z oblubieńcem swoim ukaże się w chwale. Powyższe słowa drugiego soboru watykańskiego wytyczają szlak Kościoła, świadomego, że nie ma tutaj trwałego miasta, ale szukającego tego, które ma przyjść Jeruzalem Niebieskiego. Miasta Boga żyjącego. Gdy dotrzemy do tego kresu dziejów, jak zapowiada nam święty Paweł, nie będziemy już widzieć jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Wtedy zaś poznam, tak jak i zostałem poznany. A święty Jan powtarza nam, że gdy Bóg się objawi, będziemy do Niego podobni. Bo ujrzymy go takim, jakim jest. Ukresu dziejów czeka więc na nas świetlana i pełna epifania trójcy świętej. W nowym stworzeniu Bóg obdarzy nas doskonałą i głęboką komunią z sobą, którą czwarta Ewangelia nazywa życiem wiecznym źródłem poznania, w języku biblijnym oznaczającego właśnie. Komunie miłości. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Chrystusowe zmartwychwstanie otwiera ten świetlany horyzont, wysławiany już przez Stary Testament, jako Królestwo pokoju i radości, w którym Pan Bóg raz na zawsze. Zniszczy śmierć, otrze łzy z każdego oblicza. Wtedy to wreszcie łaskawość i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Przede wszystkim jednak ostatnie strony Biblii to znaczy, chwalebna końcowa wizja Apokalipsy ukazują nam miasto, które jest ostatecznym celem naszego pielgrzymowania Jeruzalem niebieskie. Spotkamy tam przede wszystkim Ojca, Alfa i Omegę, początek i koniec wszelkiego stworzenia. Objawi się on w pełni jako Emanuel, jako Bóg mieszkający pośród ludzi, ocierający łzy, pocieszający w żałobie i czyniący wszystko nowe. W środku tego miasta stanie również baranek Chrystus, z którym Kościół złączony jest więzią oblubieńczą. Od niego otrzymuje światło chwały. Z nim złączone jest głęboko, już nie przez świątynię, lecz w sposób bezpośredni i całkowity. W stronę tego miasta kieruje nas Duch Święty. To on podtrzymuje dialog miłości wybranych z Chrystusem. Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Kierujemy spojrzenie na to pełne objawienie się chwały Trójcy Świętej, wychodząc poza granice naszej ludzkiej kondycji, poza ciężar nędzy i winy, towarzyszący naszej ziemskiej egzystencji. W perspektywie tego spotkania błagamy codziennie o łaskę stałego oczyszczenia, wiedząc, że do Jeruzalem Niebieskiego nic nieczystego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo. Lecz tylko zapisani w Księdze Życia Baranka. Jak naucza Drugi Sobór Watykański? Sprawowana przez nas obecnie liturgia pozwala nam niemal zakosztować tego światła, tej kontemplacji i doskonałej miłości. Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. Dlatego zwracamy się już teraz do Chrystusa, aby poprzez Ducha Świętego pomógł nam stawić się oczyszczonymi przed Ojcem. Wzywa nas do tego Symeon metafrastę w modlitwie odmawianej przez wiernych Kościoła Wschodniego. Ty, który dzięki stąpieniu ducha pocieszyciela, uczyniłeś ze swych świętych uczniów zaszczytne naczynia, spraw, bym stał się godnym Jego przyjścia mieszkaniem. Ty, który masz ponownie przyjść, by sądzić wszechświat w pełnej sprawiedliwości. Pozwól również i mnie przyjść do Ciebie wraz ze wszystkimi świętymi, mój sędzio i Stworzycielu, by chwalić Cię. I wysławiać na wieki wraz z Twym odwiecznym Ojcem i Twoim świętym, dobrym i ożywiającym Duchem, teraz i na wieki. Razem z nami również Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Apokalipsa zapowiada nam niebo nowe i ziemię nową. Ponieważ pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą. Natomiast święty Piotr w swym drugim liście posługuje się tradycyjnymi obrazami apokaliptycznymi, by wyrazić tę samą prawdę. Niebo zapalone pójdzie na zagładę. A gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba. I nowej Ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. W oczekiwaniu na pełnię harmonii i chwałę już teraz całe stworzenie wraz z człowiekiem powinno zaśpiewać hymn radości i nadziei. Uczyńmy to również i my, powtarzając słowa odnalezionego w Egipcie hymnu z III wieku. Niech nie milczą rano, ani wieczorem. Wszystkie wspaniałe stworzenia Boże. Niech również nie milczą świetliste gwiazdy i wysokie góry, ani odchłanie morskie i źródła wartkich rzek, dopóki wysławiamy w naszych hymnach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech wszyscy aniołowie niebios odpowiedzą: Amen, amen, amen.